Jesteśmy na plantacji borówki amerykańskiej, kolekcji odmian w gospodarstwie pana Pawła Krawca w ramach borówkowego Faktory, drugi sezon. Jak państwo widzicie, w tamtym roku ta plantacja była nowo założona. Różne odmiany, 14 nowych odmian, różne technologie uprawy borówki. To, co jest bardzo interesujące, jak widzimy, bardzo fajnie te borówki nam po tamtym sezonie urosły. Mamy dobrą kondycję roślin, dobrze przyzimowały. Na dzień dzisiejszy praktycznie tutaj nie ma żadnych strat po zimie czy teraz przymrozkowych. Na tej kolekcji odmian w tamtym roku było nawożenie startowe zastosowane Rosafert razem do przygotowania podłoża oraz siarczan wapnia i cały program fertygacji był oparty na nawozach Ultrason. Na dzień dzisiejszy w tym roku też planowane jest nawożenie w oparciu o nasze nawozy. Jak widać, na jesieni były zastosowane ASX siarczan wapnia, nawóz wapniowy, który uzupełnia nam wapń łatwo dostępny, ten wapń odżywczy, który będzie zapewniał dobrą jakość owoców borówki. Nawożenie podstawowe Rosafert 5-12-24 i tutaj oczywiście fertygacja będzie oparta o nawozy Ultrasol, tak jak w poprzednim roku. Ponieważ jesteśmy w tej sytuacji pogodowej, że ta wiosna nam się opóźnia, tak na dobrą sprawę, kwiecień jest najzimniejszy, tak jak według różnych informacji w historii pomiarów w Polsce, czy też jak ostatnio podawali nawet w Niemczech, że o 4, prawie 5 stopni średnia temperatura kwietnia jest niższa niż wieloletnia. Także mamy tą sytuację pogodową, która utrudnia nam start taki prawidłowy wszystkich roślin, tak samo i borówki. Dlatego też tutaj na pewno nie tylko na tej plantacji, na tej kolekcji, ale w całym gospodarstwie będzie zastosowany w najbliższym czasie taki oprysk przyspieszający regenerację systemu korzeniowego, ruszenie, czyli RSM. I tak rozmawialiśmy dzisiaj z panem Pawłem, że robimy pierwszy zabieg, oprysk pasów herbicydowych RSM-em plus dodajemy do tego polifosforanamonu, ASX polifosforanamonu. Polifosforanamonu jest łatwo dostępny fosfor, który nie ulegał wstecznieniu. Teraz, kiedy mamy zimną glebę, tutaj jak robiliśmy pomiary, temperatura gleby wynosiła około 6-7 stopni. Na zagonach troszkę wyższa, ale w pośrodku, w glebie normalnie około 6 stopni. A jak robiliśmy pomiary z naszych stacji meteo, to mamy sytuację, że im głębiej, około 20 cm, temperatura gleby jeszcze jest poniżej 5 stopni Celsjusza. Przy tak niskiej temperaturze system korzeniowy jest nieaktywny. Mamy zablokowane pobieranie składników pokarmowych. To, co odbija się na borówce, może jeszcze tego nie widzimy, ale w innych uprawach, malina czy truskawka, brak fosforu, zaburzenia w syntezie chlorofilu, fioletowe liście nam się robią, cały czas jest zimno. I tutaj podanie takiego zabiegu RSM plus polifosforanamonu jest jak najbardziej wskazane. Około 7-10 dni po tym pierwszym zabiegu RSM-u podzielimy tą dawkę na mniejszą. Zamiast dać 100-150 kg RSM-u damy połowę. I za tydzień będzie wykonany zabieg RSM plus CATS, czyli siarczan wapnia. W poprzednich latach ten zabieg był doskonałym rozwiązaniem, bo dostarcza nam łatwo dostępnego azotu, zapobiega stratom tego azotu w glebie, a jednocześnie dostarczamy łatwo dostępny dla roślin wapni w postaci siarczanu wapnia. Czyli też tutaj ma to dodatkowe działanie poprawiające wykorzystanie innych składników pokarmowych. I w tym roku jeszcze tutaj planujemy, żeby pobudzić ten system korzeniowy do prawidłowej pracy, jeżeli zrobi nam się ciepło, bo też planujemy wykonać zabieg maralem, czy uruchomić już fertygację i wtedy podamy maral w dawce 3 litry na hektar. I to są te najważniejsze zabiegi, które planujemy wykonać w ciągu najbliższych 2, może 3 tygodni, dopóki nam się ta pogoda nie poprawi. I myślę, że te zabiegi, czyli RSM plus polifosforan, później RSM plus siarczan wapnia, to są zabiegi, które dostarczą nam łatwodostępnego fosforu, a maral podawany tutaj w borówce poprzez fertygację też będzie nam pobudzał system korzeniowy do poprawy jego tej aktywności i takiej ruszenia tej wegetacji, żeby zapewnić dobre odżywienie roślin w tym momencie, kiedy nam się liście zaczną tak na dobrą sprawę rozwijać. Dlaczego cały ten program nawożenia jest tak istotny? Jesteśmy w fazie, kiedy rozwijają się powoli pierwsze listki, pąki. Jak państwo widzicie tutaj, te liście są, czy pączki są takie
różowe, fioletowe, czyli z racji tych niskich temperatur, które mieliśmy, wiosennych przymrozków i zimnej gleby, no, mamy brak fosforu. Fosfor jest tym pierwiastkiem odpowiedzialnym za gospodarkę energetyczną, czyli jak brakuje nam fosforu, rośliny nie są w stanie go pobierać, a w tym momencie nie są, bo jest za niska temperatura gleby i też mieliśmy te przymrozki, no to dochodzi do zaburzeń syntezy chlorofilu, co nas skutkuje tym, że liście mamy te różowo-fioletowe i tak jak będzie to też wpływało oczywiście na odżywienie pąków kwiatowych. Jesteśmy przed tym najważniejszym okresem w okresie wegetacyjnym, czyli kwitnieniem, które będzie decydowało o wysokości uzyskanych plonów, zawiązaniu owoców, ich jakości. Jeżeli będą liście, które będą słabe, nie będzie dużo chlorofilu, będzie kiepska fotosynteza, to i wiązanie tych pąków kwiatowych owoców będzie niestety dużo gorsze. Dlatego tutaj te wszystkie zabiegi, które polecamy, dostosowujemy do warunków pogodowych w tym roku. I właśnie robimy po to, żeby dobrze odżywić pąki kwiatowe, zapewnić obfite kwitnienie i też tutaj, żeby było dobre zawiązanie owoców.